Jak zawsze, Boże, tego nie zdjęłam. O matko, brzuch za duży, to już się nie zapnę. Jak można? Wiosna idzie, Bazyl. Wszyscy grubi jesteśmy, no. Ty się ucierasz jak konio drzewo. Bazyl. Otwieramy? Dobrze, no to dobrze. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Hej, dzień dobry, właśnie nagrzewam naczynie żaroodporne, bo tutaj czeka już zarobiony chlebek. Przepis będzie na kanale, będę nagrywała w piątek przed świętami, ale niestety nie wiem, kiedy będę miała czas go zmontować. Także zaraz pokażę wam, jak wyjdzie z piekarnika. Słuchajcie, jest akcja. Jak zawsze, Boże, tego nie zdjęłam. O matko, brzuch za duży, to już się nie zapnę. O Jezus. Ej, 17 stopni, jest mi tak gorąco. Byłam na poczcie, mam paczki, to są z AliExpress, aż sama jestem ciekawa, co tu przyjechało. Dobra, to otworzymy w domu i słuchajcie, musiałam kupić kwa-kwa. I zobaczcie. O, nie działa już? Jest taki szał na kwa-kwa, na balony do dmuchania, na jeżdżenie samochodem. Jezu, dobra. Na jeżdżenie samochodem i hał-hał. A teraz jest kwa-kwa. Dobra, jadę szybko, słuchajcie, bo teściowa przyszła mi na chwilę do laurki, a chleb wstawiłam, znaczy no, pokazałam teściowej, gdzie się piekarnik wyłącza i było 15 minut, ale chyba akurat na styku albo będzie musiała wyłączyć. No, da sobie radę, spokojnie. A jak ja się cieszę, że jest tak ciepło, że aż mi w tej bluzie gorące, jestem spocona. Cudowne to jest, od czego to ten frukacz tu tak mocny? Ej, no i widzicie, nie? Mariolka na brodzie, a jeszcze kilka dni temu głośno mówiłam, że mi nie wychodzą pryszcze. To znaczy, raz kiedyś mi wyjdzie, to nie jest tak, że jestem osobą bezpryszczową, nie? Ale długo od tego, co powiedziałam głośno, nie trzeba było czekać do czynów, które nastąpiły akurat tutaj. Jeszcze tak mnie boli, to tak mnie boli! No ale jak widzicie, już mam rozdrapane, bo ja musiałam to wydusić. Ja nie będę chodziła z takim białym bombowcem. Tak, niektórzy, nie dusić, nie dusić. I kuźwa, wyjdziesz z taką białą kluchą, jak tu ci wystaje na przykład. Ja wiem, to jest obleśne, ale no ja bym nie wyszła. Poza tym, jak się go wydusi, to taka ulga się robi. Taki temat życia. Kwa, 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 kwa. Ona oszaleje ze szczęścia. Ja oszaleję w momencie, gdy baterie wysiądą. Podejrzewam, że szybko. No mniam, mniam mama robi, tak? Zobaczcie, przygotowuję, to znaczy próbuję przygotować warzywa, które będą pieczone. One miały być z grilla tego naszego, który mamy z Tefala, ale to będzie dłużej trwało i ja też potrzebuję rozwiązań, które pozwolą mi szybciej przygotować obiad. I no to może za dużo. Damy cebulę, stwierdziłam, że marchewkę też sobie upieczemy. A co? Jak warzywa, to warzywa. Cukinia, papryki? Chyba nie dam po całej. Będę kroiła i zobaczę, ile tego dać. Papryka? Chcesz paprykę? Muszę jej ukroić paprykę, wiecie, bo ona lubi. Niam, niam. A jakby się ktoś pytał, dlaczego ona nie siedzi w ambonie, tylko tu? Bo czasami w ambonie się denerwuje ostatnio, a tutaj lubi sobie wisieć jak małpka. Dobra. Tu ci jest niewygodnie, wiesz? Dobra, papryka? Pyszna, nie? No bardzo lubi paprykę. O, niam, niam, super. No połóż, tak, super. Proszę bardzo, warzywka wyglądają pięknie, ładnie i wyszło na to, że został tylko kawałek zielonej i cukinii. Ja nigdy nie zużywam tak całych warzyw, zawsze sobie zostawiam, wiecie, na kolejne dania, coś takiego, wtedy też na dłużej wystarcza. A poza tym jest już tego spora ilość. Ona ogólnie uwielbia tą ambonę, tylko ostatnio ma taki szał, że chwilę tu posiedzi, irytacja, trzeba wyjść i ona woli wisieć tu jak małpka Chiquita taka. Wiecie, jak to dziecko ma, nie? No i teraz tak, zaraz to wszystko wymieszam razem, bo na razie to tak ładnie ułożone. Skropimy oliwą, damy trochę soli. I tak myślę, na co ja mam teraz ochotę. Może trochę ziół prowansalskich, trochę czosnku granulowanego i to będzie wszystko. Cebuli suszonej dzisiaj nie będę dawała. Nie, no to jest niemożliwe. Obiad za 2 godziny, on jest głodny. Ale zobaczcie, co tu się dzieje, widzowie. Ona robi sobie makijaż, w ogóle zobaczcie, jak ją czysto w kosmetyczce. No ale to tak jak w damskiej torebce. Szuka igły w stogu siana, prawda? Czasem coś znajdziesz, czasem nie. Uuu, kredka do brwi, widzowie. Do oczu. No ale nie pakuj do oczu. O matko, nie, za ostro, daj. Nie no, zobaczcie na niego, no przecież on jest głodny. Bazyl, my robimy makijaż. No. A tak mało po polsku i internetowo robimy make-up. Make-up. Bo my jesteśmy w Polsce i robimy make-up. Co to? Puder.
O nie, to nie, bo zaraz wiecie. To się otworzy i o. Nie, 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 nie. Bo zaraz będzie mamusia miała porobione. Ja ogólnie wiecie co? Ja podchodzę do tego wszystkiego tak, że na przykład jak są jakieś takie pudry, co dziecko może rozwalić, czy jakieś pomadki, ja ogólnie pilnuję. Ja nie chcę mieć później strat, wiecie, to wszystko nie kosztuje też grosze. Wiadomo, no coś gdzieś kiedyś przez przypadek. O Boże, nie tak do oczu ostro, nie, nie. Mama to tak ostro nie robi. A może i robi i nawet tego nie widzi. Proszę bardzo, do ust. No brawo, do ust, ale nie, nie, nie mniam, mniam. No ja podchodzę do tego tak, że po prostu pilnuję też, bo chcę mieć wszystko mniej więcej zadbane. Wiadomo, no jak się kiedyś gdzieś coś, jakiś wypadek zdarzy, no to się mówi oczywiście trudno. Ja też jestem osobą taką, że pozwala na bardzo dużo rzeczy, ale no wiecie. Granice, normy dla mnie gdzieś w tym wszystkim są i ja nie wierzę. On mruczy. Bazyl. Naprawdę przechodzi to ludzkie pojęcie, wiesz? Jeszcze żebyś był chudy. Naprawdę, taka wywłoka chodząca. To widzowie by cię zrozumieli, czemu ty jesteś głodny, no. A tak? No, jak można? Wiosna idzie, Bazyl. Wszyscy grubi jesteśmy, no. Kto tam jest? W tym lusterku? To chyba Laurka, daj buziaczka. No, super. Zobaczcie, robię kawę, co pewnie słyszycie. I zobaczcie, co on robi. Ty się ocierasz jak konio drzewo. Bazyl, co ty wyczyniasz? Ja cię podrapię, Bazyl. On tak nie myśli o głodzie. Próbuję się pomalować, ale czuję się osaczona. Czuję się osaczona bardziej niż zwykle. Ja wiem, Bazyl, tu warzywa do obiadu, tu chleb pachnie. Nie wymuszaj, bo to ci nic nie da. I tu nie chodzi o miłostki. Wiecie, że on chce drapania, bo to jest przy okazji, oczywiście. Ale tu chodzi po prostu o to, że on jest głodny, naprawdę. On tak wymusza. A ile razy na przykład musimy się komunikować z Dawidem, czy dostał, bo tak oszukuje Francol, jakby nie jadł, nie? Przed państwem, zobaczcie, jak on dzisiaj się pięknie zrumienił, uwielbiam, taki cudowny, wspaniały, teraz na krateczce porządnie ostygnie, no żyć, nie umierać. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio kupowałam chleb, oczywiście nie wykluczam, że kiedyś nie kupię, żeby nie było, że ktoś mnie łapie za słówka, nie? Ale na razie, odkąd robimy ten przepis, to nie kupowaliśmy. Zobaczcie na to. Nagrywałem dla was film z podsumowaniem kosztów remontu łazienki. Wszyscy przyszli. Dobrze. Obiad proszę. Zapraszam. Idziemy. Proszę. Szybko. Zapraszam wszystkich. Patrzcie, co się dzieje. U nas hasło obiad proszę działa. Patrzcie. No, schodzimy proszę. Malwina już zeszła. Dalej. Idziemy. Obiad proszę. Powoli. Ryszard, Malwinka. No, dalej, schodzimy na posiłek. Ja nie żartuję, u nas się tak koty woła na jedzenie. Jest obiad proszę, śniadanie proszę, albo kolacja proszę. Teraz robimy placek tortilli. Tu przekrajacie na pół i będziecie składali tak, tak i tak. I ja dzisiaj daję tylko sobie tutaj jedną warstwę. I to zaraz nakrywamy tu. To, aha, jeszcze nie. Bo jeszcze sos. Słuchajcie, jogurt naturalny. I tu jest taka pasta z kolendry, to jest bardzo dobre. No, dajecie tyle, ile uważacie. Trochę soku z cytryny, sól, pieprz, mieszacie porządnie i takie fajnie upieczone warzywa z ziołami i do tego taki rześki sos, to jest po prostu bajka. Fajnie jest też, jakby był sos na bazie mięty na przykład i w sumie chyba można by było iść i zerwać z ogródka, no ale się nie chce przecież, no to trzeba jeść tak. O, cyk i teraz na patelnię. A tutaj wydarzyła się katastrofa, zobaczcie, rozbiło mi się moje do nalewania oliwy i tu wlewam sobie zawsze ten sos sojowy. Tutaj mam drugie, to są stare jak świat z Biedronki. I tu coś za mocno szarpło. I mówiłam wam, że ja uwielbiam sos Kikkoman. Ja lubię ten z mniejszą zawartością soli właśnie, ten zielony, ale on kosztuje prawie dychę, a ten kosztuje 5 zł. Naprawdę, to jest jakaś pani, co była w Masterchefie. Nie oglądałam tego, ale widzę po prostu, no co tutaj jest na opakowaniu i naprawdę bardzo serdecznie polecam. Ma przepyszne rzeczy. A jakby ktoś pytał o oliwę, to ja uwielbiam, no, z Krety. Bardzo greckie oczywiście, ale Kreta dla mnie rządzi. I taka wersja przysmażona na odrobinie masła klarowanego jest po prostu niesamowita. Możecie dać sobie jeszcze ogórka, pomidora, no co chcecie, czy kurczaka przesmażyć. Ja zrobiłam sobie takie. Albo te warzywa wziąć, polać, podać z ryżem, do tego zrobić jakąś sałatkę. No, rób ta co chce, ta, idę jeść. A teraz przed państwem. Zobaczcie, jak on wygląda. To jest niesamowite. O kurcz. Proszę bardzo. Pytaliście się mnie, jak chleb wygląda w środku. To właśnie tak.
Naprawdę serio. To jest tak zbliżone. Ja lubię chleby sklepowe. One są takie niepowtarzalne, ale to jest identyczne. Nie wali drożdżami, chrupiący. No w środku konsystencja jest identyczna. I słuchajcie, moja teściowa też tego piecze w tym, jak to się nazywa? W tych glinianych takich, a to trzeba namoczyć, nasiąknąć wodą. I on wtedy odparowuje jeszcze tą wodę, ten chleb w środku. A ja ostatnio, teraz robiłam eksperyment i włączyłam parowanie w piekarniku, takie minimalne. I powiem wam, że no ja pierdzielę, jak dojdę do perfekcji, już w sumie doszłam. Ale tak jak mówiłam, będzie krótki taki filmik, żeby każdy mógł go znaleźć, taki nie wiem, z 2 minuty nawet. Żeby go się szybko, fajnie, przyjemnie oglądało. I wtedy zobaczycie. No bajka. No spójrzcie. No zobaczcie. No po prostu, no ja nie mogę. Masło, dzięki. Teraz możecie porównać sobie to, co zawsze mówię, czyli wygląd parę minut temu we vlogu, czyli to, co było rano i to, co jest teraz. Nie? Ja nie mówię, że teraz jest pięknie, ładnie i zajebiście i mi z Polonia po prostu na wybiegu, ale jaka jest różnica? Myślałam, że te wszystkie paczki są z AliExpress, ale okazało się, że nie wszystkie są dla mnie i pokażę wam to, co przyjechało do mnie. Znowu mamy tutaj zestaw naturalnych muszli. To nie było tak zapakowane w kartonie, tylko tak było zabezpieczone. Zobaczcie, ta, jakie to jest przepiękne. To jest do oplątw. Jak wszystko udekoruję i zrobię, to wam wtedy pokażę. Zobaczcie, naturalne różowe. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Śliczne, po prostu prześliczne, naturalne muszle. I tutaj, co prawda, to jest no perfidny plastik fantastik, ale taka doniczka też mi jest bardzo potrzebna na próbę. Więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. I ona wbrew pozorom nie jest wcale taka mała. No, ale okej, okay, może być, może być. Nie działa. Ona idzie na samochód, widzowie. Zobaczcie, jaki jest bałagan. Dziecko kochane. Macie też tak, że jak posprzątacie, to lubicie tak usiąść i 5 minut na to popatrzeć? Jest kaka twoja. Twoja kaka tu siedzi, zobacz. O, a zobaczcie. Rano, tak jak z tym pryszczem. Mówiłam, że jak powiedziałam głośno o tym, że nie mam pryszczy, to mi wyszedł. A tu kosmetyki. Nie wiem, jak to się stało. Laurka niechcący dorwała mi kawałek podkładu i o, masz babo placek. Kaka, proszę, siada tu. Siedzi, twoja kaka. No, twoja kaka, tak? O matko, ona mnie najedzie, widzowie. Halo? Mandat, policja. Pani stoi, co pani? Daj buziaczka, szybko, całuj kakę. Ojeny. Bach. Szybko. Buziaczka jej. Nie działa. Nie działa chyba. Bo tam trzeba trochę mocno wcisnąć, ona nie ma siły tyle, wiecie? Znaczy nie, nie ma siły, tam trzeba dobrze ucelować. Dajmy ci chwilę, opanujesz to. To kaka jedzie. Titit. Pojechała. Ojej, zajęła ci sama. Papa. Papa kaka. Potem człowiek płacze, że tyle prania, że ktoś podrzuca co chwilę coś. Widzisz, jaki masz łysy fotel? O, chyba fajniejszy teraz, nie? Bo taki inny, o kurcze. Taki trochę se. Nie, fajny. Jeszcze żujesz? Taki dobry chlebek, naprawdę. Laurka, jak jest świeży chlebek, to... Aha. A buziaczka mamusi? Dziękuję. Słuchajcie, moi drodzy, tak nie daje mi spokoju jedna rzecz. Zamówiłam lampę podłogową, taką długą i wysoką, z Ikei. Tacie, jak ostatnio zamawiałam 2 paczki, kto oglądał tego vloga, ten wie, jak były zapakowane paczki z Ikei. Kilka doniczek, które nie powinny być zabezpieczone, wrąbali w ogromną paletę z kartonów i to wyglądało, jak ja bym kuźwa komodę sobie zamówiła jakąś, no albo meble, szafę, no nie wiem, cokolwiek, naprawdę. Nie daje mi spokoju to, w czym przyjedzie ta lampa, nie? Bo skoro kilka doniczek potrafili zapakować w ogromną paletę, to lampę podłogową... Uwaga, nie jest tak źle. Jedna lampa jest w 2 kartonach. Tak? Aha, bo ja mam 2 doniczki. Czyli lampa jest w 1 kartonie. To jaka ciężka, co ja zamówiłam za donicę? Chodzi o to, że na stronie to nie widać i ta jest bardzo ciężka, a ta jest bardzo lekka z jakiegoś tam tworzywa. O nie, 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 daj. Otwieramy lampę. Gdzie ta lampa? O ja, jest!
Zobacz. Jakby ktoś pytał, ona się nazywa Hektar. Hektar. Nie, Hektar. Nie, nie Hektor, Hektar. Lampa. Hektar. Lampa, Hektar. Ekstaza. No lampa. No lampa to jest. Otwieramy. Otwieramy? Dobrze, no to dobrze. Oho, a tu się nic nie da wyszarpnąć, bo wszystko ciężkie. Oho. Oho, to też szarpni, no. Patrz, instrukcja. Włącznik, wyłącznik. Ilu członków do składania? Jeden. Z pomyślunkiem. To do tego, to do tego, to do tego, to do tego i działa. Patrz, proste. Proste. A czemu tak dużo? Do czterech numerów aż ty. O, żarówki od pana Jurka. Widzisz, są tu, trzeba wkręcić. Trzeba jechać do pana Jurka. I widzicie, moi drodzy, każdy pretekst jest dobry, żeby jechać do pana Jurka. Mam trzy, a nawet trzy żarówki. Ja kupiłam żeberka na święta i nie mam więcej pomysłu, co zrobić z mięsa. Wiecie, ja nie mam pomysłu, nie rozumiecie to naprawdę. A zaraz jak zrobię sobie listę pomysłów, to nie będę wiedziała, z czego rezygnować, no bo nie będę robiła też nie wiadomo jak dużo. W sensie nie to, że żydzę jedzeniem dla rodziny, tylko po prostu no z głową też, żeby później tego nie wyrzucać, no. Ej, a wiecie, co jest najlepsze z tą lampą? Że na stronie i w ogóle cały czas w mojej głowie było to, że ona jest czarna. To mi się nie podobało. Ja już nawet widziałam filmiki, jak ludzie ją przemalowują jakimiś specjalnymi sprayami. A tu się okazuje, moi drodzy, że ona jest po prostu ciemno-szara, co już mi się zdecydowanie lepiej podoba. No jakoś mam taką... Ja nie to, że mi się nie podobają czarne dodatki, ale no ja nie chcę mieć tak czarnych dodatków. I ta lampa, jeżeli jest ciemno-szara, to zdecydowanie lepiej wygląda. Już nie myślę i nie szukam tego pomysłu, gdzie ktoś przemalowywał ją w internecie. Ja przez ten internet to kiedyś oszaleję i zwariuję. Bo co chwilę sobie coś wynajduję w tym internecie i później tak człowiek głupieje, dziczeje. Na razie na święta mamy w planie tylko trzy rzeczy. Żurek, tak skromnie, żeby było do zjedzenia, no nie wiadomo jaki gar, chociaż ja zawsze robię taki dobry żurek, tak skromnie mówiąc, naprawdę zawsze każdemu tak smakuje, że no nie chcę robić dużo, bo potem zostaje i nie wiadomo co z tym zrobić, wiadomo, no zawsze coś zostanie, nie? A to się rodzicom da i tak dalej, ale no rozumiecie o co chodzi, no żeby nie marnować rzeczywiście tego jedzenia. Bo zrobić to nie jest problem, ale żeby się to nie zmarnowało później, nie? Więc mam w planie żurek, jajeczka faszerowane z pieczarkami, z serkiem śmietankowo-chrzanowym, z odrobiną majonezu, takie w sumie standardowe jak ja robię co roku, o mości, los i przejazd kolejowy zamknięty. No to sobie pogadamy. Później mamy w planie normalnie jakieś żeberka. I jeszcze raz, jajka faszerowane, no biała kiełbasa, upiekę chleb, w ogóle muszę upiec dwa buchenki, rozumiecie? To ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Sałatka jarzynowa. No to jak już powtórzyłam wszystko 10 razy, to wiemy, co będzie do jedzenia. Nie no, mam karkówkę zamrożoną, mam schab zamrożony, ale nie wiem, co wyciągnąć, co robić, nie wiem. Wiecie, czemu ja teraz nie myślę, jak do was mówię? To znaczy, to nic dziwnego, nie? To jest wręcz, można powiedzieć, normalne, tylko ja nie myślę, dlatego, że... ja mam w głowie już, jak wkręcam żarówki do mojej lampy. Rozumiecie to, nie? Ja też. Jezus Maria! Pokazywałam wam ostatnio, że tutaj na korytarzu rozstawiłam te moje monstery i tu nie ma żadnego okna i też jedna z was mi napisała, że jej się wydaje, że im będzie tu ciężko, także też podzielam twoje zdanie i kładąc je tutaj wiedziałam o tym, ale łudziłam się, że może Malwinka coś na to zaradzi. A teraz przed państwem E27, czyli złe żarówki. Ja byłam święcie przekonana, że to jest E27, a to jest E14, czyli... każdy pretekst jest dobry, żeby jechać do pana Jurka. Jeżeli ktoś nie oglądał filmu i nie wie, i nie trafił na ten fragment, to sklep u pana Jurka to jest taki, w którym kupicie wszystko. Od spożywki, po wódeczkę, po śrubki, śrubeczki i inne rzeczy. Ta lampa, powiem wam, że jest genialna, bo tu jak mamy te reflektory, to nie dość, że możemy je regulować, one mogą jeździć, czyli te mogą być jeszcze niżej jak potrzebujecie, ten może być jeszcze wyżej, to jeszcze możemy tutaj nimi kręcić. I co jest genialne, to że każda z nich ma osobny włącznik. Nie muszą świecić wszystkie naraz. Oczywiście nie mając włącznika można być na tyle cwanym, że po prostu wykręcamy lekko żarówkę i wszystkie nie świecą. Ale że mamy włącznik, to już jest taki dodatkowy bajer.
No muszę wam powiedzieć, że ta moja Marancia, z którą... Wiecie, jak ona była duża? Matko kochana. Naprawdę, ona była tak ogromna. Ale widzę nowe liście, także nie jest źle. A wiecie, dlaczego mi się popierdzieliły żarówki? Ja byłam przekonana, że to jest gwint E27, a nie E14, dlatego że miałam kupić inną lampę i w tamtej lampie były E27 i byłam święcie przekonana, że przecież w tej też są, nie? Także tak wygląda lampa Hektar i bardzo fajnie, że ona jest szara, że to się na żywo okażało inaczej. Także ta Monstera też chyba stąd wyjedzie i mam tutaj w planie taki fajny, mały kwietniczek. No, a tak moi drodzy Państwo, prezentuje się to wieczorem, gdy sobie wszystko pogasimy. No zobaczcie, jaki to jest cudowny urok. Tutaj z boku na razie jest Monstera i słynne E. 27. No ciemno jak w nosie, to teraz nie widać. Ale zobaczcie, jak cudownie, ślicznie można się wyciszyć. A teraz na chwilę zapaliłam światło, żeby wam pokazać E27, które nie świeci. I w tym miejscu ta Monstera pewnie nie będzie stała, będzie tu jakiś fajny kwietniczek. I ta lampa ma na celu też, mimo że tu jest okno, to wieczorkiem troszkę doświetlić tą brygadę, bo tutaj słońca to za dużo nie ma. I ewentualnie jak wpadnę na pomysł jakiegoś fajnego kwietniczka tu, czy jeszcze tu, a widzicie, na razie tutaj góra jest niezrobiona, telewizor jest na dole. No, także dlatego kontakty są tutaj, bo tutaj będzie telewizor. Tak na pełny tip-top, to tutaj u góry tak, brakuje nam łóżka. Też teoretycznie mamy łóżko sypialniane, które możemy przenieść tutaj do góry, ale chcemy nowe, a tamto chcemy po prostu i tak zostawić, gdyby ktoś przyjechał. Stoliki nocne, lampki nocne, listwy przypodłogowe, bo nie ma listew i nie ma lamp. Tu jest tylko jedna żarówka wkręcona. Ten telewizor tutaj nie będzie. Tu będzie inny telewizor, bo ten jest w ogóle za mały. Niby niedużo, ale zsumując to wszystko, zaraz wychodzi kwota. Nie? No na pewno będziemy w najbliższym czasie myśleli w tym temacie, żeby przenieść się w końcu do sypialni, do góry. No jak ja mogę moje kwiaty na dole zostawić? No jak? I zobaczcie, widzicie? Ona jest taka ciemna, szara. Bez kitu, ja na wszystkich filmach, na wszystkich zdjęciach ja byłam przekonana, że to jest czarne. A to mnie miło zaskoczyło. Już wolę, żeby to było szare niż czarne. A ta podstawka, to jest tak ciężkie. Wiecie, jak mi się to kojarzy? To jest tak ciężkie, jak są te od parasoli na dworze. No nie takie ciężkie, ale to mi się z tym kojarzy. Tutaj się nic nie zmieniło, oprócz tego, że mam takie złotko i tu stwierdziłam, że fajnie będzie kwiatka wsadzić. Bo to jest, wiecie co, ja to kiedyś dostałam od mamy, nie wiem do czego to było. To, no coś, jakiś zestaw to był. I tu stwierdziłam, że fajnie będzie sobie kwiatka włożyć. Także tu włożę kwiatka i słuchajcie, oplątwę włożyłam w muszelkę. Chociaż ona jest taka duża, że jej by się przydała taka duża, fajna muszelka. Muszę poszukać. A te muszeleczki można sobie też tak gdzieś położyć, żeby ładnie wyglądały, ale ja mam plan do oplątw. Także jak będę robiła, to będę wam pokazywała. No dobrze. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy dzień. Proszę o pozostawienie kciuka do góry, jeżeli masz ochotę i życzenie. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć! What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.